Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Księga Izajasza 65:1. Nieoczekiwane, nieoczekiwane znalezisko. Kilka lat temu pewien młody człowiek ze Speyer realizował swoje hobby. Za pomocą wykrywacza metalu poszukiwał w ziemi obiektów historycznych. Po 7 godzinach bezskutecznych poszukiwań wraz z dwoma przyjaciółmi wymachiwał bezmyślnie sondą w przód i w tył, gdy nagle usłyszał sygnał. Szybko chwycił szpadel i odkrył coś, co wydawało mu się ogrodowym płotem. W rzeczywistości jednak było to składane krzesło z V wieku. Pod ziemią znajdowało się prawie 100 starożytnych znalezisk o łącznej wartości około 500 000 euro. Trudno o bardziej przypadkowe znalezisko, powiedział znalazca. Dzisiejszy werset z księgi proroka Izajasza w Starym Testamencie również opowiada o przypadkowym znalezisku. Apostoł Paweł cytuje ten werset w swoim liście do Rzymian w Nowym Testamencie, aby wyjaśnić, że istnieje skarb, który każdy człowiek może odnaleźć, ale wielu niestety nie zdaje sobie z tego sprawy. Tym skarbem jest Boża propozycja, aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymał przebaczenie grzechów i życie wieczne. Ta oferta zbawienia skierowana jest dziś do wszystkich ludzi bez wyjątku, bez różnicy, co nie jest aż tak całkiem oczywiste. W Starym Testamencie bowiem narody nieżydowskie były bez Chrystusa, bez nadziei i bez Boga, jak mówi nam Efezjan 2:12. Nawiasem mówiąc, człowiek młody ze Speyer otrzymał wyrok w zawieszeniu i grzywnę, ponieważ początkowo na 6 miesięcy zatrzymał swoje znalezisko dla siebie, zanim przekazał je władzom. Natomiast nikt, kto otrzymuje życie wieczne przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, nie musi już nigdy oddawać tego skarbu. To dopiero jest wspaniałe znalezisko. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Księga Izajasza 65:1.